Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykaże się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie jego uczniowie, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus, jako pobożny Żyd, udaje się do świątyni jerozolimskiej na święto Paschy. Widząc, jak kwitnie handel, wpada w gniew i przepędza przekupniów. Wszyscy są zszokowani jego czynami i słowami: nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Świątynia była dla Żydów najważniejszym miejscem, punktem centralnym życia religijnego, domem Bożym, przestrzenią, w której on sam daje się poznać, poucza swój lud i odbiera od niego cześć. Incydentem w świątyni Jezus pokazuje jej koniec. Czas świątyni jerozolimskiej przeminął. Już nie ona jest miejscem zamieszkania Boga na ziemi, ale człowieczeństwo Syna Bożego. Chrystus staje się świątynią. W ten sposób symbolicznie ogłasza nadchodzące zmiany w sposobie oddawania czci Bogu. Nie Jezus jest tym, który burzy świątynię, ale za to odpowiedzialni są ci, którzy czynią z niej targowisko. W kompozycji pod ołtarzem na brązowym tle widzimy 2 kolumny nawiązujące do świątyni jerozolimskiej. Pośrodku nich, w szklanym naczyniu, znajduje się biała róża symbolizująca Chrystusa. Jest to pokazanie nowego porządku na tle starego. W innej perspektywie róża, ciało Chrystusa, jest zobrazowaniem nowej świątyni, a kolumny to jego bóstwo i człowieczeństwo. Przez chrzest uczestniczymy w bóstwie Jezusa, ale nadal nosimy w sobie skłonność do grzechu. Ukazuje to biały materiał, na którym leży pęknięte gliniane naczynie. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. To Chrystus ma moc nas scalić swoją łaską.